ja bym chciał zacząć od tezek. Słuchaj, jak forma po weekendzie bytła? Słucham, u mnie forma? Dobrze. Przed narodowym testem poleciałem lekko i dało się. Może to jest właśnie klucz do zwycięstwa. Miało być delikatnie, ale nie wiem, no urodziny bez tego, no ja nie potrafię niestety, nie? Stary! Trochę poleciałem za mocno. Bo chciałbym tu zacytować twojego przyjaciela bądź kolegę Frania. No dobrze, bo czwarta rano, ja już byłem po... Dobra, ale nie, nie, no, ale, no, ale to jest coś innego. Ale Tazi, to była szósta rano. Nie, nie, nie. To była szósta, tak? To była szósta rano i piłeś podobno, dawaj, że zezgonowałeś pod stołem. No, u Frania wylądowałem. Obudziłem się u niego na chacie, mówię, oha, gdzie jestem? Co się stało? Film sponsoruje GeForce Skins. Jest to strona ze skrzynkami do CS-a. Posiada wiele metod płatności, na przykład SMS, Blik, a nawet PaySafeCard. Z moim kodem SEP4 otrzymacie plus 5% do doładowania. Codziennie możesz kręcić kołem bonusów, aby otrzymać prezent. Koło resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Możesz również zdobywać poziom, dzięki któremu otrzymasz klucze do skrzyń bonusowych. Na GeForce Skins dostępne są też eventy. Otwierając skrzynki z eventów na konto, za darmo przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Walutę eventową możesz wydawać na nagrody. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć mojego kodu SEP4, który da wam 5% do doładowania. Link w opisie. Nie, czy on widział, czy nie widział? Bo... Widziałeś Szota, czy... Obrazów jeszcze nie widziałem. Nie widziałeś, ale słyszałem opowieść, no to dawaj, całą. Ulfik, jedziesz. No generalnie w tej opowieści Tazi powiedział, że możesz mu zrobić laskę. Serio, możesz mi laskę zrobić. Tyle nie ma własny świat. Trzeba, to jest też taktika, nie? Takowa. No, no. To jest też taktika, nie? Tak. Pijanego nie wie. Pijanego mistrza, że tak jest. Nic mu nie zrobisz, jedyne co możesz mu zrobić to laskę. Dokładnie tak powiedział Tazi. O 6 rano. Kilku głębszych, no. I miał 10% na zwycięstwa, teraz ma 20, ale 20%. Nie, no tam już, wiesz, już tam już było po 30. A, teraz idziemy dalej, już musimy, wiesz, iść dalej z tym ciosem. Cięższa będzie walka, czy niedzielny poranek był cięższy? No właśnie mi się wydaje, że już nic gorszego mnie nie przydarzy niż trening na kasus, nie? Nic gorszego już mi się nie wydarzy. Ty masz trochę łatkę zawodowca. Tak w cudzysłowie można powiedzieć. Jestem we frikach. To już no tak, ale wiesz, no ale gdzieś się... No, mam. No. I dobra, też przy... Tylko trenujesz też, tak, tam, walczysz tam ze powiedział... swoim, czysto teoretycznie, chyba największym wrogiem na dzień dzisiejszy. Słuchaj, gdzieś tam ktoś tam powiedział, po części też miał, też to ma rację, że jakoś z mocniejszymi od siebie, jak to się mówi na kartach, wygrywam, a z frikami przegrywam. Nie wiem, jak to się dzieje, naprawdę nie wiem, jak to się dzieje, samemu mi to ciężko jest wytłumaczyć, ale coś w tym jest. Ja go kurwa nienawidzę, ja go zabiję, zobaczysz zresztą sam. To jest oficjalny koniec Alana Kwietnickiego, zresztą nie tylko we freak fightach, ale tak? Dowiesz się już niedługo. Tak, obiecujesz? Obiecuję. Mam tylko nadzieję, że nie dolega ci chyba kontuzja, co? Żadna. Ja mam nadzieję, Alanie, że to ty wyjdziesz do walki. Ja oczywiście, że wyjdę. Obiecuję tutaj wszystkim tym, w ogóle dobry wieczór wszystkim na publiczności. Obiecuję tutaj wszystkim tym zgromadzonym i przed telewizorami, że nie będziesz się tłumaczył, że masz kontuzję? Absolutnie nie. Coś szykujesz, bo ja widzę w tobie duży spokój, totalnie inne nastawienie niż jak się widzieliśmy w czwartek. Szykujesz coś na Alana Kwiecińskiego? Mam do was pytanie. Chcecie, kurwa, rzezi, chcecie chleba, chcecie igrzysk? To zróbmy może, to jeżeli chcecie rzeźmi, to dołóżmy. Chcecie, żeby, dołóżmy, kurwa, już płakał przed walką? To dołóżmy łokcie do tego. I żałował każdego dnia swojego jebanego życia i każdego słowa w swoim życiu? No okej. Okay. To dostajesz do mnie właśnie bilet do piekła. Demony przeszłości pukają. Proszę bardzo. Ale nie, nie. Pozwolę ci kilka dni żyć nadzieją. Ty będziesz wiedział, o co chodzi. Kilka dni żyć nadzieją, nie? Tylko nadzieja umiera ostatnia. Moi poprzedni rywale nie nauczyli się tego, że z niektórymi ludźmi się nie zadziera. Znaczy, nauczyli się tego, ale ty się tego nie nauczyłeś. Przestań, ty, kurwa. Ty się tego nie nauczyłeś. Ty mnie na pewno tego nie nauczysz. Karma is coming. I to bardzo, bardzo szybko. Dobrze, ja już się nie mogę doczekać. Lubisz palić ziółko? No. Okej. Okay. Ale ja wiem, za co grzałem, więc to, że grzałem, to wiem, za co grzałem. No. I publikacja, myślę, że idealnie będzie w piątek na ważeniu. Dobrze. Wydaje mi... Tik, tak, tik,
i zobaczysz, następne dni będziesz żył tylko nadzieją. Jedyna szansa, kurwa, nie mam sobie nic do zarzucenia, no. Nic. Jedyna szansa jest, żeby twój menadżer skontaktował się z moim. Dalan, myślisz, że wiesz, o co chodzi Amadeuszowi? Mogę się domyślać, ale ja wiem o tym, że miał też jakiegoś gościa przyprowadzić, wszystko wiem. Poczekaj. Sam bym chciał się skonfrontować z tym gościem, który rzekomo miał go przyprowadzić, ale powiedzieliśmy sobie tutaj na tym przed na odprawie, że nie poruszamy tych tematów, tak więc nie będziemy sobie poruszać tych tematów, ale domyślam się, o co chodzi, a ja się absolutnie, kurwa, go nie boję, bo to jest zwykły, kurwa, kapsel. To mówił Amadeusz, że ty, Alan, jesteś według niego patologią. Wczoraj oglądałem podcast na fejmie z WW Niemistede i znowu, gdzie ty powiedziałeś, że to ty nie robisz takiej patologii, jaką on robi. Wcześniejsze jego wypowiedzi i tak dalej, że pozabija, no to ale w klatce, to jest metafora. Tak, no nie, bo mówiłeś, że poza klatką też. A kto powiedział, że mi, kurwa, kosę wsadzi na ten, na trailerze? Co? Ty już wiesz, Alan, ty już wiesz. Tak, no kto powiedział? To kto tu patologię robi bardziej? Ja czy ty? Ja tylko reaguję na, jest akcja, reakcja. Nie wiem, to ty gadaj, że ja ludzi z kosą, kurwa, ganiałem wcześniej przy tej aferze maczetowej. Ale ty, tak? To nie chodzi o to, chodzi mi o trailer. Ja ci powiedziałem, że cofnąłem te słowa, tak? Cofnąłem po prostu. A jeżeli chodzi o trailer, cośmy nagrywali. Co? Co, już się nie pamiętasz, jak się wyrywałeś? Jak się wyrywałeś, kurwa, przez ochroniarzy? Że, kurwa, że nie wyjdziesz do walki, że mi kosę sadzisz za to, co powiedziałem? Mam cię w dupie, Alan. No. Twój czas będzie końca. To masz pojemną dupę, ci powiem. Nie no, przestań, takiego karalucha to i nawet własnym wcisnął, kurwa. Ale na przyjemność trzeba. Na przyjemność trzeba zasłużyć. Wygląda chłopak też, już wygląda na zmęczonego. Może to jest już taki etap, że presja, która jest przez tyle walk cały czas w garze. No, może już przychodzi moment, że trzeba już wyluzować. Ja delikatnie jestem, ale na trochę się zachowujesz, jakby to był taki właśnie jeszcze ostatni rzut na kasę w tym roku i myślę, że to może po prostu cię zgubić. Czyli uważasz, że trochę się zagubił w tym wszystkim? Myślę, że to jest zmęczenie, że to jest presja cały czas być w garze, to jest wiele miesięcy i że już przychodzi czas rozładowania i to może nie być właściwy moment, żeby akurat postawić na mnie jako przeciwnika na ten moment, żeby zacząć tak się relaksować. No. Nie, akurat wygrywam z tobą i wtedy odrzucasz, wyjdę na wakacje. Odrzucasz wszystko, co tak mówisz, że budowałeś, a teraz to odrzucasz, nie? Ale co odrzucam? Jeszcze raz? Wszystko, na co tak pracowałeś. Pomagasz nie, tylko szczęściu, jakby... Nie się tak akurat, myśli to na siłowni, okej. Okay. Jak wypijesz na siłowni, to masz, mięśnie ci spadają, siłownia forma nie ci ma, spada. Właśnie o to chodzi, że siłownia nie ma nic to, wiesz, do tego. Ja się napiłem, to nie masz takiego dużego wpływu. To masz wpływ na mięśnie, ale nie na to, jak ja się biję, nie, ogólnie. To jest właśnie... To nie przeszkadza tak bardzo, jak się ludziom wydaje. No w siłowni okej, okay, bo... To nie jest ten jeden raz. I pracujesz miesiąc... I teraz się potem mięśnie, ale w walki to nie ma takiej różnicy. Aż. To nie jest ten jeden raz, ale mi też... To nie jeden raz, ale alkohol nie jest tak zły akurat do poszukiwania walki, jak to by się wydaje. Mimo nie? tego, kiedy masz jakąś tam rywalizację, masz przeciwnika, tak czy w się lubisz, czy nie... Nie jest zły, ale w sztukach walki to nie masz takiego dużego wpływu. Czy się lubisz, czy nie, myślę, że po prostu jakiś mimo wszystko szacunek do rywalizacji można pozostawić. Ja cały życie tak się prowadzę i jakoś mam się dobrze, nie? Więc jakby no... No to tyle. To jakby ja to też nic do tego nie mam, to tylko zobaczymy. Też mam jako tak osobę, myślę, to, że no niestety będzie w tym przypadku pracy, wyjdzie to na nieszczęście, no, że to jest błąd duży. Bo mogłeś ten rok skończyć jeszcze dobrze, rzeczywiście skończy z kartą dobrze, zero. Skończy dobrze. Ty się o mnie nie martw. O mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Teraz wygrywam z tobą w grudniu i wtedy sobie już trochę może odpocznę, ale no, ty jesteś jeszcze ostatnim moją wisienką w torcie. O to chodzi, że nie wygrywasz. Ale będę o zero w moim wyniku i ty jesteś ostatni do pokonania jak na razie w tym roku. I spokojnie. Cóż za rozczarowanie. W klatce będzie ogień. Ale AJ, w przypadku porażki, nie? Załóżmy, przegrywasz ten pojedynek, to nie będziesz miał czegoś takiego, że jak ja mogłem przegrać z gościem, który tydzień przed walką najebał się tak, że o 6 rano leżał pod stołem? Nie przegram. Najlepsze jest to, że on też po takim melanżu wygrał turniej na narodowym. No. Nie przegram. Mam pytanie z Twittera. Oznaczajcie nas tam pod hashtagiem Fame23. Mikołaj pyta Tazego. Uważasz, że pokonałby się Madeusza? Siedzicie obok siebie. Takie nie, no tak, pytanko. No raczej tak. Ciężko raczej nie. Oj, Ferrari, siedzę blisko ciebie. Serio, wydaje ci się, żebyś tak wygrał ze mną? Chcesz to walcz, człowieku. Nie z zaskoczenia, powiedz, że mi pierdolniesz i nie, jedziemy. Nie, no cię biło, ale serio myślisz, żebyś ze mną wygrał? Uważam, że jak się... Tak, kto nie mówi, to walcz z zaskoczenia, nie?
No dobra, lekko cię chlapnąłem, no, ale poczekaj, gadam z nim. Uważam, że inaczej, biorę pod uwagę ryzyko porażki, bo uważam, że jesteś dobry, ale uważam, że jakbym się przygotował, to bym cię pokonał. I mówię to szczerze, przynajmniej mówię to, co ja czuję, no okay. Bo w mojej głowie nie ma kogoś takiego, kto nie jest jakimś super turboprosem, kto nie jest w stanie, kogo nie jest się w stanie pokonać. Nie no, techniki nie masz, masz po prostu wygrywasz walki charakterem i ludzie się ciebie boją po prostu, ale tak techniki jako tylko to nie masz, łatwo się wyczuć. Jeszcze troszeczkę się poprawiłem, zobaczysz zresztą na walce, amerykański styl, będzie trochę shoulder roll. No, trochę luzu będzie. No, będzie amerykański luz, jak liczymy Piotrek. W ogóle mam, jak już jestem przy mikrofonie, mam tylko jedną propozycję dzisiaj do Alana, bo nigdy niech dochodzi do tych naszych face to face'ów, bo ktoś komuś pierdolnie, nie? Ja też. No ktoś taka takiego, prawda. Może dawaj. Zróbmy dzisiaj raz ten face to face, ale uczciwie się umówmy, że se nie pierdolniemy, ja i tak już mam fifkę pod okiem, no, a mam ochotę spojrzeć w swojej ja tak ofierze samo. W oczy. Ja tak samo. No dobrze, to zapraszam na face to face, słuchajcie. Popatrzmy, zobaczmy, co będziemy co. Powiem, że ci kurwa cię oboja, powiem, że coś masz na mnie. W życiu nie, nikogo nie rozjebałem, więc możesz nic nie na mieć. Ja nie myślę o tym, co, no. Czym ty mówisz, myślę o klatce. No, to dobrze. Bo nie wyjdziesz z niej, kurwa. O zdrów. I to może być pewien. Ale ci drży, kurwa, warga, już widzę, kurwa. Już się tak boisz, że taki strań, to załóż te pieluchomajty lepiej, wiesz? Załóż te gacie. A jakbyś dostał kresu, to pierdolnij jeszcze parę tamponów, to... Nie masz argumentu, ani jednego, nie masz argumentu. Z buźniemu. Jadę tatarka, wiesz? Dlatego mówię, żebyś mi nie kuchał, kurwa. Nie masz ani jednego argumentu. Nie masz. Tak ci się tylko wydaje. Tym bardziej charakteru. Tak ci się tylko wydaje. Słuchajcie, tutaj atmosfera jest tak gęsta, że można ją kroić nożem. Kupujcie pay-per-view Fame MMA.tv już za 5 dni. Bożenka z Płocka pyta, pytanie do Taziego. Co myślisz o Alanie, który na cage turniejowym się z ciebie śmiał, a teraz chce się z tobą kolegować? Bożenka z Płocka, jak coś. Co powiem o Alanie, który się, no, to mogę powiedzieć. Mogę z nim wyjść, jak chce się ze mną, nie wiem, bić, ogólnie kolegować. To coś tam, wiesz, ja nie go spotykam, kiedy mieszkam w Warszawie, to jadę do restauracji, to jest Alan, gdzie nie pójdę, to się pojawia Alan, no nie wiem, no jakoś to tak się dzieje przypadkowo. No, frygamy się tego samego fryzjera, no tak jest, nieraz tak się zdarza, że no, gdzieś tam się, często się na siebie trafiamy. I się stykamy. Ponieważ to jest, kurde, to jest dziwne, bo Warszawa jest jednak, kurde, spora, ale żeby spotkać się w tym samym miejscu, o tym samym czasie, no to... Aczkolwiek w K1 albo wyjść, bo mamy podobny ten, o się dziwię, że czemu Alan tak... Bez urazy, ale no, że Alan tak se słabo radzi w tych freakach, bo no jednak ma fajne zaplecze amatorskie. W K1 się dużo kiedyś bił. To podobny ma wynik do mnie, chyba 40 walk albo jak nie więcej. Ja mam w tym mniej niż on. A dziwię się, że właśnie dostaje od tych freaków niektórych, nie? Przy dużym początku, wiesz, bo freaki to walczą dopiero na freakach, nie? On miał zaplecze amatorskie i to dosyć spore miał zaplecze amatorskie. A uważasz, że kto wygra, Amadi czy Alan? Tak, na początku stawiałem, że Alan, na początku obstawiłem, nie, czekaj, jak to było? Pierwsze, że Alan, aczkolwiek się później dowiedziałem, że kurczę, on musi robić 15 kg, czy 13 do tej wagi, nie? Do tej walki. A dla Alana tyle kilogramów robić, okej, okay, to za zawodowca okej, okay, a nie wiem, czy to Alana nie zniszczy jakoś tak, że on będzie bez sił w ogóle do tej walki, nie? Właśnie, według to jest parę właśnie, rygo, to jest więc naprawdę, zmieniało to, mi się to, nie? Tazi, to jest akurat dla mnie motywacja z tego względu, że ja lubię się w tej wadze bić. To jest właśnie, ja wcześniej wolniejszy, przyzwyczajony, moje ciało przyzwyczajone jest do takiej... Ja bym też wyszedł do Ferrari'ego w takiej wadze, bym mógł zrobić. Ale ja już biłem, ja biłem podobną wagę, gdzieś chyba na galę zawodową, tylko że zbijałem z 8,5 na 7,0. Tu mam troszkę... To dużo, bo ja nigdy nie robiłem... No ja robiłem, to zrobiłem w 5 tygodni. I nie wyjdziesz tak łatwo. Eskimoski. Klatka się zamknie, zostaniemy tylko my. Ja chcę słuchać tylko słów, które płyną z twoich ust. Inspirują mnie do nut. Jesteś jedną z mus. Jesteś jedna, jesteś jedną z mus. Twoje słowa inspirują mnie do nowych nut. Ja chcę słuchać tylko